teraz przenosimy się do Algierii. Poznajcie proszę Józefa i jego historię. Zaledwie 2,5 godziny lotu dzieli Polskę od największego kraju na kontynencie afrykańskim – Algierii. Mieszka tu prawie 44 miliony ludzi, a mniej niż 1% stanowią chrześcijanie. Niemalże każdy z algierskich chrześcijan ma korzenie muzułmańskie, stąd też ich myślenie i światopogląd są silnie inspirowane islamem. Ponadto często wielu z nich jest jedynymi chrześcijanami w rodzinie oraz lokalnych społecznościach. Z tego powodu są zdani na siebie w kwestii wiary, jednocześnie potrzebując innych chrześcijan, którzy pomogliby im wzrastać w wierze. Dlatego też systemowe zamykanie kościołów niepokoi algierskich chrześcijan. W ciągu ostatnich 5 lat zamknięto już 16 wspólnot. Dzieje się tak, ponieważ wprowadzane są przepisy zabraniające zgromadzeń publicznych, podczas których wyznawana jest wiara inna niż islam. Jednakże oficjalnie zarejestrowane kościoły nie podlegają tym ograniczeniom. Od czasu uchwalenia zapisów w 2006 roku ani jedna niezależna kongregacja chrześcijańska nie została oficjalnie zarejestrowana. Z tego powodu chrześcijanie są zmuszeni spotykać się w tajemnicy, łamiąc tym samym prawo. Kilku chrześcijan przebywa obecnie w więzieniu, pod zarzutem bluźnierstwa i prozelityzmu. Algierscy przywódcy kościeli podejrzewają, że rząd chce w ten sposób zapobiegać odwracaniu się muzułmanów od religii muzułmańskiej z uwagi na to, że prozelityzm byłby sprzeczny z wartościami i moralnością publiczną kraju. Jednak pomimo tego, że kościoły są zamykane, to nie jest to przeszkodą dla Jezusa, który nieustannie przez Ducha Świętego poszerza swoje królestwo w Algierii. Obok mnie stoi pastor Józef z Algierii. Witamy. Dziękuję. Pastor Józef urodził się w surowym islamskim domu, a w 1977 roku, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Europy, usłyszał Ewangelię. 3 lata później przeczytał Biblię i przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Następnie pastor Józef pojechał do Anglii i przeprowadził tam studium biblijne. Tam też poznał swoją żonę, Hetty, a po ślubie oboje postanowili: wracamy do Algierii i chcemy tam służyć Panu. Założyli też Dom Nadziei, aby wyposażyć liderów chrześcijańskich do ich posługi. Mieli też inny szczególny przywilej. Mianowicie stali się oni częścią ruchu odrodzenia w Kabylii, która jest obszarem w Algierii, gdzie jest dużo muzułmanów. Dziesiątki tysięcy tych muzułmanów przyjęło wiarę w Jezusa Chrystusa, ale odrodzenie ma też wysoką cenę. Próbowali więc zamordować pastora Józefa. Dzięki Bogu przeżył te zamachy. Wzywano go także na policję, aby go zastraszyć. Raz po raz go przesłuchiwano. Od 2018 roku jest wiceprzewodniczącym Aliansu Kościołów Ewangelickich. Teraz z niecierpliwością czekamy na jego raport. Cieszymy się, że jesteś z nami. Niech Bóg cię błogosławi, mój bracie. Bardzo dziękuję. Wspaniale jest być tu dzisiaj. Chciałbym szczególnie podziękować Markusowi oraz Open Doors w Niemczech za zaproszenie mnie do wygłoszenia przemówienia podczas tego szczególnego wydarzenia. I chcę podziękować Jezusowi za każdego z Was i za wszystkich, którzy modlą się za nas, wstawiają się za nami i błagają Jezusa za prześladowany Kościół. Nie tylko za prześladowany Kościół w Algierii, ale w wielu częściach świata, a zwłaszcza w świecie muzułmańskim. Poproszono mnie, abym skupił się nad tematem Dnia Open Doors. Na tym, że wśród prześladowań jest nadzieja. Jestem głęboko przekonany, że jest nadzieja. Nadzieja pośród prześladowań. Prześladowania nie są końcem Kościoła. Zawsze były one początkiem czegoś, czego nie widzieliśmy od razu. W przyszłości Bóg objawi, co czyni w sercach mężczyzn i kobiet i jak przygotowuje ich do wielkiego zadania. Niestety, kiedy spotykamy się z algierskimi chrześcijanami, widzimy,
że prześladowania miały miejsce od VII wieku, od czasu, gdy muzułmanie najechali Afrykę Północną, Algierię. Kościół w tym czasie był dość silny i ugruntowany. Niestety w IX wieku Kościół całkowicie zniknął, a w XII wieku zaginęły wszystkie jego ślady. Nie było już Kościoła w Algierii. Przez długi czas chrześcijanie milczeli. Kościół algierski nie istniał aż do XIV wieku, kiedy to z Hiszpanii przybył na zlecenie Watykanu katolicki ksiądz. Nazywał się Raymond Lull. Przybył do Algierii i zaczął głosić kazania skierowane do muzułmanów. Niestety został ukamienowany i zmarł. Ale od XIV wieku do prawie XVIII wieku był to jedyny misjonarz, który przybył do Algierii. W 1881 roku przybyli misjonarze ewangelikalni. W tamtym czasie praca misyjna była bardzo trudna. Algierczycy, którzy porzucili islam i uwierzyli w Jezusa, zostali zabici przez swoje rodziny. Minęło około 100 lat. Od 1881 do 1981 roku, zanim odrodzenie rozpoczęło się w regionie Kabylia, w rejonie górskim, zaczęło się od uzdrowienia w lipcu 1981 roku. W czasie tego przebudzenia około 40 osób przyjęło wiarę, a tylko 4 z nich wytrwało w wierze. Pozostali odpadli od wiary. Wszyscy oni porzucili swoją wiarę z powodu licznych prześladowań ze strony rodziny, krewnych i sąsiadów, a także władz. Ale Bóg działa w zadziwiający sposób. Wystarczy spojrzeć na życie tych 4 mężczyzn. To jest niewiarygodne. Przez rok prowadzili styl życia polegający na poście i modlitwie, bez przerwy. Jezus objawił im swoją strategię. Objawił im, w jaki sposób będzie się nimi posługiwał. Dał im to bardzo wyraźnie do zrozumienia. Zaczęli docierać do wiosek w okolicy, głosili kazania, kładli ręce na chorych, a Bóg zaczął czynić cuda. W bardzo krótkim czasie na tym terenie powstało 9 kościołów. Kiedy więc patrzymy wstecz, widzimy, że od 1981 roku do dziś, do 2022 roku, Bóg dokonał wspaniałych rzeczy. Na obszarze Kabylii jest około 2400 miast i wiosek, a w każdym mieście i w każdej wiosce są chrześcijanie, gdzie Kościół zaczął się rozwijać i wciąż nadal się rozwija. Niestety rozwój Kościoła stanowi problem dla rządu algierskiego, który wstydzi się przed innymi narodami muzułmańskimi, że w ich kraju rozwija się chrześcijaństwo. Było także wiele nacisków z zewnątrz, ale i z wewnątrz. Rząd algierski musiał więc coś zrobić, aby powstrzymać rozwój Kościoła. Od tamtej pory nie było nam łatwo. W styczniu 2018 roku rząd algierski rozpoczął realizację swojego planu. Od 2016 roku chcą oni zamknąć wszystkie kościoły w Algierii. W naszym aliansie mamy 47 kongregacji, a jeszcze więcej jest takich, które nie są członkami. Jednak w styczniu 2018 roku zaczęto zamykać kościoły. Dziś mamy ponad 23 kościoły, które musiały zamknąć swoją działalność, a ich drzwi zostały zapieczętowane z nakazu sądowego. Kolejnym 3 domom, 3 kościołom domowym uniemożliwiono dalsze prowadzenie nabożeństw i mamy teraz dziesiątki tysięcy wierzących w Algierii, którzy nie mają gdzie się spotkać w weekendy. A oprócz tego, oczywiście, mieliśmy wiele fałszywych oskarżeń ze strony władz, a także odbyło się wiele spraw sądowych.
Jeśli próbujesz zachęcać chrześcijan do spotykania się lub wychodzenia na zewnątrz i opowiadania o Jezusie, masz kłopoty. Ponieważ rząd algierski w marcu 2006 roku, wprowadził nowe regulacje prawne, to właśnie jest przyczyną dzisiejszych prześladowań. Artykuły 9, 10, 11 i 12 tego prawa mówią, że nie wolno nam mówić muzułmaninowi o Jezusie, ponieważ nie wolno zachwiać wiary algierskiego muzułmanina. Co to znaczy więc wstrząsnąć wiarą algierskiego muzułmanina? Na przykład, jeśli opowiesz mu o swoim świadectwie, lub jeśli dasz mu literaturę, lub zrobisz coś dobrego, gdy jest głodny, spragniony lub chory, a to naruszy jego islamską wiarę, będziesz mieć kłopoty. Co to oznacza? Liderzy społeczności mogą otrzymać karę od 1 roku do 5 lat pozbawienia wolności lub zapłacić równowartość około 14 tysięcy dolarów. Jeśli jesteś członkiem kościoła, możesz trafić do więzienia na okres od 1 roku do 3 lat. Mamy wiele przypadków, gdy wierzący są wzywani przez policję, są przesłuchiwani, a także stawia się ich przed sądem i skazuje na karę więzienia lub inną karę. Jeden z członków naszego zespołu, Rashid, 14 razy był w sądzie. Grozi mu kara więzienia. W zawieszeniu zasądzono mu 9 lat więzienia. Zamknęli jego księgarnię tylko dlatego, że jest chrześcijaninem. Ale pośród tego wszystkiego jest niesamowita historia. Posłuchajcie. Bóg dał mu niesamowitą okazję, aby mówił o Jezusie. Jedną z historii, którą mi opowiedział, było to, że gdy podróżował po południowo-zachodniej Algierii, a w samochodzie miał około 400 nowych testamentów, na punkcie kontrolnym przeszukano jego samochód i znaleziono wszystkie Biblie. Oczywiście aresztowali go i zabrali na posterunek policji, a później stanął przed sędzią. Ponieważ władze, a zwłaszcza policja, kiedy spotykają chrześcijańskiego Algierczyka, wydaje im się to bardzo dziwne, chcą dowiedzieć się czegoś więcej. Kiedy jednak Rashid stanął przed sędzią, ten powiedział do niego: w twoim samochodzie znaleźliśmy 6 Biblii. Co zamierzałeś z nimi zrobić? Zadziwiające jest to, że w komisariacie rozdano 394 nowe testamenty. Doprawdy Bóg działa pośród prześladowań. Zawsze jest nadzieja. Jestem zadziwiony niektórymi historiami. Zachęcają one do opowiadania. Jedna z nich jest o chrześcijaninie imieniem Omar. Był wytrwałym chrześcijaninem i był ścigany przez rodzinę krewnych i sąsiadów. Pewnego dnia został jednak zabrany na policję. Był przesłuchiwany. Postawili go również przed sądem. A kiedy stanął przed sędzią, Omar, młody człowiek, który nie miał wykształcenia, ale był pełen Ducha Świętego, rzucił sędziemu wyzwanie. Powiedział: Jezus umarł za moje grzechy, On także umarł za wasze grzechy i zapłacił za nie. I przez Niego możesz otrzymać przebaczenie, jeśli przyjmiesz Go do swojego życia. Sędzia był zszokowany. Uważam, że w tej chwili prowadził go Bóg. Sędzia przerwał postępowanie sądowe, zaprosił go do swojego biura i rozmawiał z Rashidem. W czasach szkolnych sędzia wiele słyszał o Jezusie od swoich przyjaciół i rzekł do Omara: czy możesz mi przynieść Biblię? Oczywiście, powiedział Omar, pełen radości, że sędzia zacznie czytać Biblię. Finalnie sędzia przyszedł do wiary i dał się ochrzcić. Bóg daje nadzieję pośród prześladowań i jestem o tym głęboko przekonany. Prześladowanie nigdy nie było końcem Kościoła, bo właśnie wtedy jest największa szansa, by dać świadectwo Chrystusie. Na posterunku policji byłem ponad 20 razy. Z wielu powodów i z powodu wielu oskarżeń. Pamiętam, że wezwano mnie na komisariat. A oni pytali mnie, dlaczego zostałeś chrześcijaninem. Odpowiedziałem: powiem ci dlaczego.
Niesamowitą rzeczą w Algierii jest to, że nie musisz szukać okazji, aby opowiedzieć o Jezusie. Sąsiedzi, przyjaciele, policja, wszyscy oni dają ci okazję do opowiedzenia im o Jezusie. Pomyślałem więc, że skorzystam z tej okazji. Przede mną siedziała grupa policjantów. Opowiedziałem im o Jezusie. Powiedziałem im, kim jest Jezus według Biblii, a nie według Koranu. Opowiedziałem o Jego narodzinach, nauczaniu, cudach, życiu i o tym, co zrobił dla nas na krzyżu, że powstał z martwych i żyje. Ale powiedziałem też, co Jezus uczynił w moim życiu, ponieważ mam w Nim głęboki pokój. Nie boję się śmierci, ponieważ wiem, dokąd pójdę po śmierci. I zapytałem ich, czy możecie mi pokazać kogoś lepszego od Jezusa? A oni popatrzyli na siebie i odpowiedzieli, nie, nie znamy nikogo lepszego niż Jezus. I wezwałem ich, by oddali swoje życie Jezusowi. Oczywiście wiecie, policja będzie starała się zachowywać dyplomatycznie, więc oni przytulili mnie, pocałowali w policzek i powiedzieli, następnym razem możemy więcej porozmawiać. Bóg jest dobry. Policjant powiedział mi nawet na komisariacie, twoja wiara jest prawdziwa, bo my cię znamy, obserwujemy cię, mamy wiele informacji na twój temat. I wiemy, że twoja wiara jest prawdziwa. Moi przyjaciele, prześladowanie nie jest końcem Kościoła. Zawsze jest nadzieja. Mamy brata Hamida. Został wezwany przez policję, a następnie przewieziony do sądu. Stanął przed sędzią, ponieważ został oskarżony o organizowanie spotkań kościoła domowego bez pozwolenia. To zawsze jest wykorzystywane przeciwko nam. Kiedy więc stanął przed sędzią, ten poprosił wszystkich o opuszczenie sali sądowej. Tylko Hamid miał zostać. I to było niesamowite. Sędzia chciał usłyszeć historię, jak został chrześcijaninem, a Hamid opowiedział mu swoją historię. Sędzia był zdumiony, ponieważ wielu muzułmanów w Algierii, a także poza nią, nie wie, co to znaczy naśladować Jezusa i co Jezus może uczynić w ich życiu. W końcu Hamid został uniewinniony, ponieważ sędzia był zafascynowany jego życiem. Wierzę jednak, że Bóg działa także wiele poprzez modlitwę. Nie mam co do tego wątpliwości. Naszą strategią w Algierii jest modlitwa i post, ponieważ tak naprawdę nie ma innego sposobu na przetrwanie, by dać świadectwo, czy widzieć, jak Kościół wzrasta, jak przez wzniesione modlitwy do Boga. Chcę cię zapewnić, nie boimy się. Nie martwimy się, ponieważ Jezus mówi, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł. Wiemy, dokąd zmierzamy. Wierzę w to bez dwóch zdań. Jezus jest odpowiedzią. On jest odpowiedzią dla każdego człowieka na tym świecie, a także dla każdego muzułmanina. Jezus jest jedynym, który może dać nadzieję, który może dać nam pokój, który może pomóc nam zrozumieć, co to znaczy być pojednanym z Bogiem. On może nas nauczyć, jak kochać nieprzyjaciół, którzy nas nienawidzą. Jestem jednak głęboko przekonany, że każdy może znaleźć życie wieczne w Jezusie. To jest moja radość i chcę nią was wszystkich zachęcić. Chcę wam przeczytać kilka wersetów z pierwszego listu Piotra, rozdział 4, werset od 12 do 16. 1 Piotra 4, 12-16. Umiłowani, temu żarowi, który w pośrodku was trwa, dla waszego doświadczenia nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego. Ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Chwały, Boży Duch, na was spoczywa. Nikt jednak z was
Niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych dóbr. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Cierpienie dla Jezusa nie jest łatwe. Jestem jednak głęboko przekonany, że Bóg nam pomaga. Wiem, że co najmniej dwa razy próbowali mnie zabić. Wiele razy oskarżano mnie bez powodu, ale nigdy nie wyprę się Jezusa, ponieważ Jezus jest nadzieją dla wszystkich, dla każdego muzułmanina, dla każdego narodu. Bardzo mnie zachęciło spotkanie z ludźmi, którzy byli bardzo oddanymi muzułmanami. Pamiętam, że kiedyś byłem w kościele w Kabylii, a za mną siedziało dwóch byłych terrorystów, terrorystów islamskich. Mieliśmy problemy z terroryzmem w Algierii i oni przyszli do wiary. Nawet terroryści mogą zwrócić się do Boga. W każdym razie, w zeszłym tygodniu znajomy powiedział mi, że imam z bardzo dużego meczetu został chrześcijaninem. Stało się to poprzez media społecznościowe. W ten sposób właśnie doszedł do wiary. Przygotowując kazanie na piątek w meczecie, natknął się na chrześcijańską stronę internetową i tak Bóg dotknął jego życia. Nadal jest imamem w dużym meczecie. Jednak jest ukrytym chrześcijaninem. Nadal pracuje jako imam. Ale powiedział o tym żonie. Ale jeśli Bóg może dotknąć imama, to wierzę, że może dotknąć każdego bez wyjątku. Moi przyjaciele, kiedy odwiedzicie nas w Algierii i będziecie mieli okazję wysłuchać podobnych historii, wróćcie do kraju odmienieni. Pamiętam, jak znajomy opowiedział mi historię o chrześcijance, młodej muzułmance o imieniu Naima, która była analfabetką. Kiedy nasza ekipa ją odwiedziła, dała jej Nowy Testament. Była gorliwą muzułmanką. Niestety była analfabetką, ale nauczyła się Koranu na pamięć. Pewnego dnia obudziła się rano i okazało się, że wszystkie wersety Koranu, które zapamiętała, zniknęły. Nie pamiętała ani jednego wersu. Była zszokowana. Poszła do swojej matki, a matka powiedziała jej: nie martw się, Allah, to znaczy Bóg, pomoże ci. Następnej nocy Jezus się jej objawił. Następnej nocy Jezus jej się objawił. Powiedział: weź książkę i czytaj. Powiedziała: nie umiem czytać. Potem wróciła do łóżka, żeby zasnąć, a wtedy Jezus powiedział: nie, weź książkę i zacznij czytać. Odmówiła, ale za trzecim już razem wstała, wzięła do ręki Biblię i zaczęła płynnie czytać. Nigdy wcześniej nie była w szkole. Zaczęła jednak płynnie czytać Ewangelię po arabsku. Jej rodzina była wstrząśnięta, ale dobra wiadomość jest taka, że cała rodzina oddała swoje życie Jezusowi. Przyjaciele, chcę wam powiedzieć, że prześladowania nigdy nie były i nie będą końcem Kościoła. To zawsze jest początek czegoś nowego. Nawet jeśli zamkną nasze kościoły, albo jeśli będą na nas rzucać fałszywe oskarżenia, wierzę, że Jezus jest na tronie, a On jest suwerenny. Nic nie dzieje się bez Jego woli. Jestem zdumiony, widząc, co Bóg czyni w Algierii i w całym świecie islamskim. Znam przypadek muzułmanki, która poszła pomodlić się ze swoją przyjaciółką. Kiedy wróciła do domu, opowiedziała rodzinie, że imam został chrześcijaninem i głosił kazania o Jezusie. Rodzina była zdumiona. Wyszli na zewnątrz. Zapytałem o to koleżankę, która była tam z nią i ona to potwierdziła. Następnie zadzwonili do mojego przyjaciela i opowiedzieli mu tę historię. Następnie powiedział mi, że spędził całą noc z tą rodziną. Tej nocy 9 członków rodziny odnalazło Jezusa. Czy możesz sobie to wyobrazić? Że ktoś idzie do meczetu, aby odmówić modlitwę muzułmańską i tam słyszy Ewangelię?
Wierzymy, że Jezus jest w stanie dotrzeć do muzułmanów, gdziekolwiek się znajdują, czy to w meczecie, czy w domu, czy w internecie, ponieważ Bóg jest nadzieją chwały. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Pragnę zachęcić Was do dalszej modlitwy i wspierania wspaniałej pracy Open Doors, tutaj i w innych krajach. Niemcy i na całym świecie. Szczególnie jednak pragnę podziękować za modlitwę. Niech Bóg Was błogosławi. Panie, dziękujemy Ci za Józefa, dziękujemy Ci za jego historię, za świadectwo jego życia, dziękujemy Ci za cały Kościół w Algierii. Dziękujemy Ci za wszystkich chrześcijan, którzy z powodu Twojego imienia są dzisiaj uciskani na świecie. Dodaj im wiary, dodaj im nadziei, dodaj im miłości, dodaj im otuchy. Posyłaj swojego Świętego Ducha do tego Kościoła, którego tak bardzo potrzebują. Prosimy Cię też, Panie, za wszystkich prześladowców. Prosimy Cię, abyś otwierał ich serca na Twoje słowo, na Twoją żywą Ewangelię, która ma moc odmienić ich życie. Prosimy Cię za cały Kościół, Panie. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy Panu Bogu, że dał nam tę możliwość, że mogliśmy dla Was przygotować ten program. Wierzymy, że świadectwo prześladowanych braci umocni naszą wiarę oraz zachęci do wytrwałej, gorliwej modlitwy za tych, którzy są uciskani z powodu swojej miłości do Pana Jezusa. A jesteśmy też przekonani, że te modlitwy będą źródłem wzmocnienia dla naszych sióstr i braci w Chrystusie, ale ważne jest to, aby wiedzieć, o co się modlić. Dlatego zachęcamy Was do zamówienia na naszej stronie www.opendoors.pl bezpłatnego kalendarza modlitw za prześladowany Kościół. Znajdziecie w nim intencje modlitewne na każdy dzień miesiąca. Również Wy możecie stać się głosem tych, którym go odebrano. Dlatego jeśli widzisz materiały, wiadomości i historię naszych sióstr i braci, udostępnij je w mediach społecznościowych. Bez nas będzie im dużo trudniej. Dlatego wesprzyj finansowo prowadzone przez nas projekty pomocowe. A Bóg, dawca nadziei, niech Wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.